Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto malinka. Na początek przygotujemy masę malinową, a właściwie masę budyniową o smaku malinowym, do której potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni malinowych, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtych jaj, 100 g cukru oraz 200 g masła lub margaryny. Na gazie stawiamy sobie garnek z szerokim dnem, do środka wlewamy 600 ml mleka, włączamy gaz i zostawiamy, żeby mleko się gotowało. A obok w miseczce 4 żółtka jaj roztrzepujemy trzepaczką, aż podwoją objętość. Wtedy możemy dosypać 100 g cukru partiami, tak jak my, albo wszystko naraz i utrzepujemy dalej trzepaczką. Robimy to do momentu, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Wtedy możemy dolać 100 ml mleka i wymieszać całość. Zostało nam jeszcze do dodania 20 g mąki pszennej tortowej. Mieszamy z całością. Oraz 2 budynie malinowe, również które musimy dobrze rozmieszać z całością. W międzyczasie mleko nam się zagotowało, więc możemy tą naszą całą mieszaninę zabrać w kierunku mleka i małym strumieniem dolewać do gotującego się mleka. Po dolaniu całości miskę odkładamy, trzepaczkę albo tak jak Państwo tutaj widzą, taką łopatkę silikonową zostawiamy w ręce i cały czas stojąc za tym garnkiem mieszamy, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się. A tego byśmy nie chcieli, więc stoimy, mieszamy i czekamy, aż budyń się zagotuje. Kiedy to nastąpi? W momencie, kiedy pojawią się takie gejzery, bąble powietrza. Wtedy wiemy, że budyń się zagotował. Możemy wyłączyć gaz. I albo budyń zostawiamy w tym garku, albo tak jak my przekładamy do innego chłodnego naczynia. W ten sposób nam szybciej wysyknie budyń. Przykrywamy wierzch albo folią spożywczą, tak jak tutaj, albo folią aluminiową. To uniknie nam powstania korzuszka, który nam później nie pozwoli, żeby masa budyniowa była gładka i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A kiedy budyń stygnie, musimy przygotować sobie parę rzeczy. Na przykład spód ciasta. Do spodu ciasta potrzebować będziemy około 20 herbatników maślanych. Możemy również sobie przygotować od razu to, co będziemy potrzebować później, czyli dodatkowe 20 herbatników maślanych, 200 g dżemu malinowego i 50 g płatków migdałowych. Foremka prostokątna o wymiarach 24 x 36 cm wyłożona papierem do pieczenia i na spód wykładamy te około 20 herbatników maślanych. Jeżeli zaistnieje potrzeba, możemy dociąć. Musimy pokryć cały spód foremki. 50 g płatków migdałowych przerzucamy na patelnię, prażymy do uzyskania złotego koloru i tak jak tu Państwo widzą, przerzucamy do miseczki, używać będziemy później. W międzyczasie budyń nam wystygł, zdejmujemy z niego folię spożywczą albo aluminiową. Budyń ma zwartą konsystencję, tak jak Państwo tu widzą, nawet jeżeli go pokroimy, on zachowa swoją formę, jak prezentujemy na załączonym obrazku. Jeżeli Państwo uzyskali inny budyń, przypuszczam, że nie wyszedł i trzeba go przygotować jeszcze raz. Możemy teraz do miski dać 200 g masła lub margaryny i mikserem ucierać na puszystą masę. Po dokładnym utarciu masła lub margaryny
Zbierzmy sobie to, co osadziło się na bokach. Łatwiej nam będzie później rozmieszać z wystudzonym budyniem. No i teraz kolej dodawać wystudzony budyń. Robimy to partiami oczywiście i mieszamy. Po dodaniu ostatniej porcji budyniu proszę nie przestawać miksować. Miksujemy do momentu, kiedy uzyskamy gładką, jednolitą masę, taką jak tu Państwo widzą. Wtedy odkładamy mikser, bierzemy miskę z masą budyniową i przekładamy ją na przygotowany spód. Najlepiej partiami, łatwiej będzie rozprowadzić po tych herbatnikach. Rozprowadzamy i wyrównujemy. I wykładamy na wierzch około 20 herbatników maślanych. Ja cały czas mówię około, dlatego że herbatniki różnią się wielkością, więc mogą Państwo użyć mniej lub więcej. Po ułożeniu drugiej warstwy herbatników musimy ją docisnąć do ciasta. I możemy 200 g dżemu malinowego rozłożyć po tych herbatnikach. Rozsmarowujemy równomiernie. I foremkę odstawiamy na bok, a my zajmujemy się masą śmietanową. Do masy śmietanowej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 80 g cukru pudru, 2 płaskich łyżek żelatyny, opcjonalnie jeżeli ktoś będzie używał żelatyny, i 100 ml rządku do rozpuszczenia żelatyny. Jeżeli Państwo będą używać żelatyny, no to 2 łyżki żelatyny, takie płaskie, dajemy do miseczki, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, następnie mieszamy ją dokładnie, żeby rozpuściła się w wodzie. Jak się rozpuści, to zostawiamy ją do całkowitego wystudzenia, ale proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie porobiły się grudki. A teraz duża miska, do której wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, i zaczynamy ubijać. W momencie, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać wyraźne ślady, tak jak Państwo tu widzą, możemy dosypać 80 g cukru pudru i nadal miksujemy. A jak dobrze wymieszamy cukier puder z wpół ubitą śmietaną, dodajemy małym strumieniem wystudzoną żelatynę. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie używał żelatyny, to tą śmietankę, kremówkę proszę ubić na sztywno. Po dokładnym wymieszaniu śmietanki z cukrem i z żelatyną wracamy do naszej foremki i tą ubitą masę śmietanową wykładamy na wierzch. Partiami, porcjami, żeby było łatwiej rozprowadzić. No i proszę Państwa, proszę spróbować nie naruszyć tego dżemu pod spodem. Równomiernie rozprowadzamy i wyrównujemy, a wierzch obsypujemy wcześniej uprażonymi płatkami migdałowymi. Ciasto prawie gotowe. Musimy je tylko jeszcze wsadzić do lodówki na kilka godzin, żeby wszystkie masy dobrze stężały. A później samo ciasto zaprasza do jedzenia, a ja zapraszam Państwa na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.